chodzi o to, że jakbyśmy teraz poszli do których z tych, tam to pominiemy. Dobra. Od początku i tak sobie iść. Dobra. Później przejdziemy drogę i z drugiej strony. Znaczy w ogóle gdzie jesteśmy? To jest obszar Warowny Śląsk, czyli ta linia fortyfikacji, która ciągnie się na odcinku 60 km. To jest gdzieś od lotniska w Przeszycach teraz już. Nie w Przeszycach, w Pyrzowicach. W Pyrzowicach to gdzieś do Mikołowa. I to jest na dzień dzisiejszy gdzieś 180 schronów. Nie? No a dzisiaj jesteśmy w punkcie oporu Dąbrówka Wielka. No i to jest jeden z najstarszych i największych punktów oporu, takich najbardziej umocnionych. No a to z powodu takiego, że miał strzec tak zwanego klina bytomskiego, czyli takiego odcinka granicy, typla, który wcinał się bardzo w terytorium Polski. Nie? I to był taki najbardziej prawdopodobny kierunek natarcia na Śląsk. No i ten punkt oporu miał strzec dwóch takich strategicznych miejsc, czyli linii kolejowej, która biegła tutaj, myśmy nią szli wcześniej, i drogi, która wiodła z Bytomia na Będzin w kierunku Katowic. No. Dzisiaj zwiedzimy gdzieś, ja wiem, 1937-1938 roku. Nie? Zaczęto budować to w 1933, czyli jak Hitler doszedł do władzy, to już wcześniej była koncepcja budowy takich umocnień, ale nie było kasy na to. Potem kasa się znalazła, zaczęto budować i właściwie rozwijano ten punkt oporu aż do wybuchu wojny. No. Miało jeszcze powstać więcej bunkrów, ale już po prostu nie było czasu na to. Ani czasu, ani kasy. Ostatnie bunkry już były robione tak dwa lata, nie? I tu właśnie będziemy widzieć, jak się zmienia koncepcja budowy bunkrów. Bo taki jak ten, który tutaj widzimy, to jest taki bardzo prosty. To jest właściwie tylko umocnione stanowisko karabinu maszynowego. Później były budowane coraz cięższe schrony już pod armaty przeciwpancerne i tak dalej. No ale to z czasem się zmieniało wszystko. Zostało dobudowane prawdopodobnie przez Niemców przed początkiem II wojny światowej, bo ten bunkier wyglądał w rzeczywistości troszeczkę inaczej. On miał tu szpic, bo ten bunkier jako szpica pierwsza był bunkrem obserwacyjnym. Kopuła strzelecka dopiero została dodana później. Zwróćcie uwagę na cenę. Ale jest polsko. To jest Polska. To jest polskie. Ale co robili Niemcy? Wykopywali coś takiego na przykład z polskich stanowisk, dowozili i doklejali. Zwróćcie uwagę, to jest doklejone do tego stanowiska. Tu jest wycięte nawet w prymitywny sposób. Jest to wychlastane, a kopuła strzelecka została Darek, do tego ale tylko... Ale bunkier jest inny. Proszę? Jest ich tam, kurde, ile? 7... Ale to czyli sugerujecie, że to zostało włączone później do linii obrony B2, tak. Jak szli Ruscy tutaj, tak? Dokładnie tak. Niemcy przebudowywali, wykorzystywali polskie strony, łączyli stanowisko obserwacyjne ze stanowiskiem strzeleckim. Tak, ale... I to jest typowy przykład właśnie doklejenia jednego bunkru do drugiego. Ale ten bunkier na pewno był wykończony przed wybuchem wojny i to jest kopuła oryginalnie osadzona tutaj. To sobie tam rękę... To jest dobudowane w takim razie. To muszę nie tracić do środka. Nie, właśnie zaglądałem, bo to znam akurat, ale zwróć uwagę tylko na formę łączenia jednego z drugim. Bo jeżeli to by było oryginalnie połączone, jeden z drugim byłby zlany płasko. Zwróć uwagę teraz odciął. Pocisk pada tu. No ale ona jest kurde, jeszcze kopana ziemia. Dobra, tylko trzeba sobie zdać sprawę z tego, że to jest jeden z pierwszych budowanych bunkrów na tym punkcie oporu. I troszkę nie, Polacy nie byli jeszcze doświadczeni. Polacy nie mieli doświadczenia w budowaniu schronów. Znaczy, to byli dopiero po zajęciu Czechosłowacji, jak wrócili na Zaolcie, to troszkę podpatrzyli te Czechosłowackie. Ale było za późno, żeby budować cokolwiek. Znaczy, dalej później oczywiście budowali, bo trochę czasu było. Dlatego tam koncepcja zmieniała się potem, no to jest jeden z pierwszych. Dlatego myślę, że to są troszkę błędy konstrukcyjne tutaj. To na 50 minut. Ukształtowanie terenu, niby na górce, ale w każdym razie, jeżeli by chodziło o stanowisk. Tu nie dbano tam o warunki bytu, załogi i tak dalej. Miał być tylko taki punkt, który właściwie przedłużał linię okopów i wspierał ogniem. No nie. Nie było, to nie było. Nie było, bo później koncepcja zmieniła się i te bunkry już po 1937 już traktowano jako punkty oporu, które mogły bronić się w okrążeniu nawet 2 tygodnie. A tutaj to właściwie wspierało tylko linię okopów, która tutaj ciągnęła się. No i do tego głównym wsparciem takiego bunkierku była zawsze kawaleria, która stacjonowała jakieś 150-200 metrów za liniami okopów. Nie wiem, czy kawaleria stacjonowała akurat tutaj. Wiem, że tutaj 22 bodajże dywizja piechoty. To były specjalne bataliony ciężkich karabinów maszynowych, które tutaj stacjonowały. Ponoć, że ludzie ci byli dobierani pod kątem psychologicznym do służby w warunkach takich fortecznych, ale... Zawsze tak się robiło. Ale... Zawsze tak się robiło, że... W 1934 to nie wiem, później na pewno tak. Tam jest kopuła. Tam jest kopuła. Tam były kółeczki, nie?
To były jakieś kółeczki albo na broń takie stojaki, no. Ale to było tylko tak, żeby się schować przed ostrzałem, nie? To nie było żadnych jakichś specjalnych pomieszczeń. Puścicie go? Wszystko łopatami na taczkę i do śmieci, nie? I w pewnym momencie patrzymy fragment taśmy. Jeden, drugi, trzeci, w pewnym momencie tak pół metra. Taśma amunicyjna, pociski 9,5 mm od maksimowa. Od maksimum. Słuchajcie, tak kończą w Polsce miejsca umocnione, miejsca warowne, to kawałeczek wystaje. Nawet jeżeli to był obiekt pozoracyjny, ale wybudowany właśnie w latach 30. przez Polaków jako atrapa do zmylenia Niemców, ale zwróćcie uwagę, każda ta kępa dookoła praktycznie, tutaj wszędzie widać miejsca umocnione i bunkry. Za chwileczkę tamte bunkry i schrony, nawet takie miejsca, znikną tak jak to. Zostanie nawiezione te śmieci na ten bunkier i tego nie będzie. Jak jesteście w terenie nieraz, szukacie, widzicie taki nienaturalny pagórek, gdzieś na środku pól, prawdopodobnie w środku znajduje się coś takiego. To jest to, co zawsze wam powtarzałem, jak u nas takie miejsca się traktuje. Jest to dla okolicznych rolników przeszkoda, każdy taki bunkier, schron, bo nie można tutaj orki na tym uprawiać. Ale jeżeli to się zasypie, splantuje, za kilka lat będzie to można kukurydzą obsiać albo nawet pszenicą. Także podczas penetracji, bo waszych wspólnych spacerów gdzieś tam w terenie, zwracajcie uwagę na takie śmietniki. Pierwsze bunkry na linii Siegfrieda dokładnie wyglądają też tak. A zaczęto je budować w 1939 roku, w 1940 w sumie. Linia Siegfrieda zaczęła być wzmacniana. Wzmacniana, ale pierwsze sądy powstały wcześniej, w 1936. I właśnie to, co mnie najgorzej w tym wszystkim teraz rozwala, ludzie tak ufali tym Francuzom, zapatrzeni do tej pory we Francuzów, a to jest wszystko właśnie konstrukcja. Pomysł inżynierski francuski, Francuzi nam dawali, nawet sam Mazinot brał udział w tworzeniu polskich linii zaporowych właśnie na granicy wschodniej i zachodniej. Taka była struktura wojenna, ale nic z tego nie wyszło. A jaki jest obraz, to widać na załączonym obrazie. Widzimy to, co zostało z umocnionych koszar, czyli ten schron, tam może nie będziemy go widać z tej pozycji, ale w czakach jest drugi. I to było wkomponowane w kamienicę. Tu stał budynek, normalny ceglany budynek. Z jednej strony i z drugiej były dwa takie umocnione stanowiska. To jedno dla dwóch karabinów maszynowych, tam dla jednego, z tego co pamiętam. No i teraz nie widać tego, że tu stał budynek, ale naprawdę tutaj była kamienica, która maskowała tak jakby te schrony. Tu był punkt dowodzenia i koszary jednocześnie, tego punktu oporu. No jest na środku parę tylko takich koszar, i tylko w tych najbardziej istotnych punktach oporu. Także no, jest parę fajnie zachowanych, na przykład, bo na Goduli, na Rudzie Śląskiej jest skomponowany taki schron w szpital. Po prostu na dole szpitala w magazynach jest schron, tak jak to było przed wojną. I uchowało się to bardzo fajnie w środku. Cały sprzęt i tak dalej. Na Goduli? Na Goduli. No a tu nie wiem kto i nie wiem kiedy, ale podejrzewam, że po wojnie ten budynek go zebrali. Zostało tylko to. Znaczy, tu maskowania nie było tak naprawdę, bo to było cegłami obłożone wszystko. Bo to kamienica na tym. O, i z tej strony też się uchowałem. Obmurowane zwykłe działko w środku. Zanim się zorientowali, o co chodzi, to kilka czołgów stało u wspomnienia. A ty domek wiesz, że w Łodzi? Domek.
Niemcy wtedy podjechali faktycznie pancerwagenami jedynką i dwójką. Armata 75 mm stąd. Skuteczny ogień do 2,5 km, czyli do tamtej hałdy. Każde gówno, które by podjechało, zobacz jaka piękna linia strzał. Aż to nie został oddany ani jeden strzał. Tylko problem był taki, że ta armata, ona dysponowała właściwie tylko pociskami rozpustkowymi. Nie miała przeciwpancernych. No to jest właśnie znowu z poli... O, to jest to, czego wam wczoraj ona była w miarę krótkolufowa, także te 2,5 tysiąca metrów to raczej nie osiągała. Ale 75 długo, znaczy wystarczyło, że ona miała 1,5 metra i skuteczny ogień do 2,5 km. 2,5, 2,100, 2,5. Być może, ale tam nic wyciąć pancerną to było ciężko, głównie odstrzyskowa. No właśnie polskie wszystkie punkty oporu w zasadzie 1939 roku był problem. Niemcy jechali pod Warszawą, pod Otockiem też między innymi, pod Trzewem. Polacy mieli tylko rozpryskową przeciwpiechotną amunicję, nie mieli przeciwpancerną. Właśnie o to chodzi, nie było uniwersalności. W drugim koniu, którym będziemy, tam jest znowu armatka 37 mm przeciwpancerna, ale znowu bez rozpryskowy. Tylko tak, albo w tą stronę, albo w tą. No, a i ty... kto to układał? Kto układał polską doktrynę obronną? Kto? Ja, nie? Nie wiem, militarny. Jeden z największych błędów militarnych właśnie tamtego okresu. Nasze bunkry były stawiane bezpośrednio na widoku. Niemcy doskonale znali sytuację, skład, niejednokrotnie znali nazwiska obsługi, która siedziała na danym stanowisku. Mało tego, większość tych żołnierzy mieszkała gdzieś w okolicznych domach i oni przychodzili tu do pracy. I później w 1939 roku, słuchajcie, tu jeżeli chodzi o ten pas umocniony Śląski, nie było żadnej doktryny obronnej. Żadne. Ci ludzie siedzieli, czekali na rozkazy, a już nie było kogoś, kto miał te rozkazy im wydać. Wolna Ameryka. I oni, słuchajcie, niejednokrotnie sami, dowódca jakiegoś tam takiego punktu oporu, podejmował decyzję, rozpuszczał żołnierzy, bo nie wiedział, co dalej ma iść. No teraz przebija się stąd na Warszawę. Nie mieli żadnych komunikatów. O, i co jest najważniejsze, słuchajcie, żaden bunkier z 1939 roku nie miał krótko radia. Wszystko odbywało się na zasadzie łączności kablowej. Większość tych stanowisk nie była ze sobą nawet telefonami połączona. Wszystko opierało się na łącznikach. A łączników, słuchajcie, w pierwszej kolejności, jak Niemcy podchodzili do takich stanowisk, snajperzy usuwali łączników. A łącznik się zgodził, bo było coś takiego jak łączność optyczna, czyli dwie rury skierowane na kolejny schron i po prostu za pomocą alfabetu Morsa był kontakt, odbiór i nadawanie z jednego schronu do drugiego. Jeżeli był widoczny. Ale były właśnie budowane tak, żeby były widoczne, znaczy może nie te konkretnie, ale już te po 37. A no nie, tak. No tamte tak. I było ciekawe, na przykład gdy były cztery bunkry i ten chciał wysłać wiadomość do ostatniego, nie widział go, ale za pośrednictwem tamtych kolejnych wysłał wiadomość tamtemu, także. Ale chodzi mi o łączność radiowo-telefoniczną, nie było... Inaczej, nie mieli łączności z dowództwem. Na przykład punkt oporu był tu, dowództwo znajdowało się, dajmy na, przy tej kopalni. To oni już nie byli, chyba że któryś główny bunkier posiadał łączność telefoniczną, którą bardzo łatwo było zniszczyć w tamtych czasach, nie posiadali żadnej innej łączności. Może Gołębie. Punkt dowódczy jest w porządku. Jest w porządku. No to zobacz jakiej odległości. Thank you.
idę na dół, chodzę całkowicie na dół. Jest to jeden z polskich bunkrów z 1937 roku. Jest to jeden z najlepszych bunkrów, ale to jest typowo polska konstrukcja. Użyto tutaj jednego z już najlepszych cementów i betonów używanych na tamte czasy. Kategorię miał B, jeżeli chodzi o system obronnościowy, jakaś tam kategoria trójstopniowa istniała ABC, ten posiada już B. Słuchajcie, była tutaj komora agregatów. Tu znajdował się agregat przymocowany do podłogi. Ten schron posiadał już jako jedyny, te konstrukcje posiadały już system wentylacji wewnętrznej. Zachowały się tu jeszcze fragmenty. To są jeszcze fragmenty, uchwyty pod instalację elektryczną. Tu stał agregat prądotwórczy, prawdopodobnie prądotwórczy. Tu pod nami znajdowało się łoże na prawdopodobnie akumulator, ale tego też do końca nie wiemy. Aczkolwiek pomieszczenie obok, które tu się znajdowało, było pomieszczeniem tak zwanym lazaretowym, że w momencie, kiedy u góry prowadziła się walka, odbywała się walka, powiem, jesteśmy teraz około 3-4 metrów pod ziemią. Rannych znoszono by tutaj do tego pomieszczenia, bądź tu układano. Przejdziemy do komory amunicyjnej. Tu była łącznica. Jako jeden z niewielu właśnie schronów posiadał łącznicę. Tu znajdował się radiotelefon i zwróćcie uwagę, zachowały się rury łącznie z obejmami, także szabrownicy jeszcze do tego się do końca nie dobrali. Jest to jeden z najlepiej zachowanych bunkrów na tej rubieży obronnej. W tym miejscu znajdowała się winda. Pociski na górę były transportowane tym otworem. Tu znajdowała się taka obrotnica z korbą. Pocisk stawiało się w tym miejscu, nie podawało się go ręcznie. Korbą się kręciło, pocisk pojeżdżał do góry, artylerzysta albo amunicyjny odbierał pocisk u góry, przekazywał go dalej. Tu jest wejście na górny poziom i na samym szczycie znajduje się stanowisko karabinu maszynowego. Zachowało się jeszcze u góry instalacja elektryczna, te dwa przewody, które widzicie. Czyli stanowisko było zasilane już prądem. Obrotnica do karabinu prawdopodobnie była zasilana już elektrycznie. Także to pomieszczenie jest wejściem do kopuły strzelniczej dla karabinu maszynowego. Prawdopodobnie znajduje się tu jeszcze jeden poziom, o którym nie wiemy, czyli typowa komora amunicyjna. Załoga takiego schronu, bunkra, składa się z 20 ludzi, czyli obsługa działa 37 mm, które znajduje się u góry, i karabin maszynowy Browninga. Zapas amunicji miał wystarczyć na 2 tygodnie. To jest od kilkuset do kilku tysięcy pocisków. Takiego pomieszczenia na tym poziomie ani u góry nie ma, czyli komora amunicyjna prawdopodobnie znajdowała się pod nami. No, wiesz co, znaczy, tak działa, to jest cement. Cement, tak. Cement. No i tu jesteśmy na górnym poziomie, stanowisko karabinu maszynowego. Zachowało się jeszcze łoże, Browning zamontowany na tym stanowisku. Chodź, przejdziemy do komory, gdzie stało działko przeciwpancerne, kaliber 37 mm. Przedpole do strzału. A te pomieszczenie, tu obok które się znajduje, co wam przed chwileczką pokazywałem, to jest miejsce, z którego odbierano amunicję. Tam jest przejście do kopuły strzeleckiej, dla kolejnego karabinu maszynowego i wieży obserwacyjnej. Także tu odbierano pociski. To było, znajdował się wartownik, przeważnie z RKM-em, który ostrzeliwał wejście, tu pokaż, żeby było widać, wejście do schronu. W momencie, kiedy ktoś go od tyłu zachodził schron, to załoga miała możliwość obrony właśnie za pomocą RKM-u. Właśnie od 1937 roku Polacy zaczęli używać najwyższej jakości cementu, czyli B1, B2, różne to mają określenia. To jest dokładnie ten sam beton, który jest używany później przez Niemców do produkcji swoich schronów i bunkrów na
MRU. To też muszę powiedzieć taką ciekawostkę, że Polacy jako pierwsi stworzyli nowe gatunki cementu. Jest to zapisane i opatentowane w przeglądach technicznych z 1906 roku, które ostatnio Wam prezentowałem. Te krzemienie robiły jak bańki powietrza. W momencie, kiedy pocisk uderzał w taką konstrukcję, krzemień rozpadał się, powodując rozprysk pocisku przed właściwym zagłębieniem się w beton. Czyli w 1939, w 1938 roku nie było pocisków kumulacyjnych. Czyli zwykłe pociski z rdzeniem stalowym albo pociski do burzenia takich obiektów, one tylko wyrywały takie placki. Żeby przebić taką ścianę, kilka pocisków ogniem na wprost musiało bić w to samo miejsce, wtedy budynek, konstrukcja została uszkodzona. I to jest tak zwana ostatnia linia obrony. W momencie, kiedy piechota forsowała te drzwi pancerne, które tutaj się znajdowały, to od tej strony przez ten otwór trafiali na ogień właśnie załogi z drugiej strony. Jedna z takich wersji była, że przez te otwory, przez te rury był wpuszczany nawet do takiego pomieszczenia gaz. Ale to już są specjaliści od takich spraw, oni lepiej się na tym znają ode mnie. Instalacje elektryczne jeszcze do tej pory się zachowały w oryginale. I stalowe, potężne drzwi. Tu znajdowały się w tym miejscu filtry powietrzne, wyjścia filtrów powietrznych. Zwróćcie uwagę, że później Niemcy i w ogóle kolejne bunkry, które powstają, mają takie schody w okienkach szczelniczych. Że pocisk, który uderzał w coś takiego, eksplodował i nie wpadał do środka. W momencie, kiedy następował ostrzał już bezpośredni na wprost, ten, który był odpowiedzialny za żaluzję, zasował tą żaluzję. Wiadomo, że jak żaluzje, dwa, trzy pociski poszły, to stanowisko było w tym momencie zniszczone, już one się do niczego nie nadawało, nie? Ale w każdym bądź razie w ten sposób działały. To jest jeden z najnowocześniejszych właśnie, tak jak żeście sobie czytali na tej tablicy. Ja tu się naciąłem, byłem pewny, że to jest niemiecki bunkier. Bo Niemcy właśnie już zaczęli kopiować później te bunkry na swoje potrzeby. Tylko, że zaczęli wprowadzać te schodkowe zwężenia. I jeszcze Wam powiem ciekawostkę, to jest niemiecka robota, to wcale nie jest polska konstrukcja. Czyli to Niemcy stawili. Albo niemiecka firma wykonywała prace stalowe dla polskich. To jest dla mnie największym takim kunsztem obiektów militarnych, bojowych, niemieckich, to jest wał pomorski od koło brzegu, tylko teraz tak, żebyście sobie uświadomili, wał pomorski ciągnął się aż do Zgorzelca. Jest przedłużeniem. I cała linia Odry, to jak się zaczynało na przedpolach koło brzegu, tak kończyło się na Zgorzelcu. Tylko, że czym dalej od koło brzegu, tym te umocnienia bardziej wysokie, coraz słabsze, wiesz, obsadzane przeważnie przez Folksturm, ale koło brzeg, polecam, jak macie okazję pojechać, zobaczyć, nie w samym Kołobrzegu, w samym mieście, tylko na przedpolu. Z Kołobrzegu pojechać w kierunku na Koszalin, na Goczała. Słuchajcie, bunkry niemieckie 3-4-poziomowe. Oglądaliście właśnie czterech pancernych, tam co wyciągali te pojemniki takie niby z tym uranem czy czymś, to dokładnie jest tam, słuchajcie, i w tej formie one są zachowane. Parę lat temu, jak jeszcze żeśmy tam byli, 12-13 lat temu, to jeszcze wisiały te dźwigi takie z tymi łańcuchami. Tak jak wczoraj pancernik. A dlaczego? Bo tam była armata prawie 200 mm. Takie łoże było u góry, schodziło się dwa piętra w dół i to było wszystko wyłożone pociskami. Dwa piętra do góry były transportowane pociski i dwa jeszcze chyba leżą do dzisiaj. Takie wielkie pociski tam leżą, nie wiem ile one ważyły, 300-400 kg. Tylko to było bez sensu, bo one były działami lufami skierowane na wprost zacieranych do tych armii. Taka armia jest mobilna. Nie wiem jaka szybkościowość była tych działek, to było w ogóle z punktu militarnego bez sensu. Bo ta armia, w którą celowali, te czołgi, zagony, to wszystko co tam piechota... No bokiem, tyłem i oni się cały czas przemieszczali, także bunkry są naprawdę niesamowite, bardzo duże pieniędzy i wszystko wybudowała organizacja TOT. Także od 1938 roku monopol na wszystkie militarne konstrukcje, budowle ma organizacja TOS. Nie 1943 i że to powstaje na potrzeby RIZE, bo to jest głupota, będę to temu człowiekowi wytykał do końca życia, praktycznie to co on powiela.
Ale słuchajcie, od 1938 roku organizacja TOR zajmuje się tego typu obiektami militarnymi dla III Rzeszy. I to jest wieża strzelecka. Niektóre były właśnie za pomocą korbieli wysuwane na stanowisko. I wplecane śrubami. Ale nie, niektóre były ruchome, że aha, na przykład na linii Mazinota taki grzybek się podnosił, 2-3 serie, schodził w dół. I obserwator znowu. Znowu tam żołnierze lecą, znowu się kopułka podnosiła, wystrzelał i kopułka na dół. Końcówka. Aha, ogóle sobie patrzył i tędy strzelał. I miał taką zasuwkę, że w momencie, kiedy już był prowadzony taki naprawdę intensywny ogień, strzelec zasuwał. I strzelał na ślepo. Tylko że później już od 44, od 43 roku rosyjscy strzelcy wyborowi tak się wprawili, że strzelec nie miał najmniejszej szansy. Podczołgiwali się pod schrony, pod bunkry, słuchaj, i ogniem na wprost, pociskiem przeciwpancernym, snajper strzelał w ten otwór. Mieli problemy w pewnym momencie obsługi bunkru, bo nie było chętnych do obsługi karabinu. I wtedy powstały te właśnie takie pereskopowe karabiny, że nie było strzelca, tylko faktycznie on siedział sobie poniżej i prowadził ogień. No. Że oni naboje nie zarabiają, bo jeżeli będziesz miał 5 naboi, położysz 5 klientów, to co to jest za biznes, nie? No właśnie. Ty masz wystrzelić 1000 pocisków, bo na tym ktoś zarabia, nie? I później armie dostały takie polecenie, że mają broń mniej celną konstruować. Używać mniej, dlatego wprowadzono pistolety maszynowe. One nie są w ogóle praktycznie skuteczne na dłuższy dystans. AK-47 to nie jest nic innego jak Sturmgewehr MP-44. Aha, czyli podruba. Kowal o nazwisku Kałasznikow został przydzielony do jeńca niemieckiego o nazwisku Hugo Schmeisser. Mhm. I tak rodzi się legenda karabinku właśnie Kałasznikowa. Ale dziadkiem Kałasznikowa to jest właśnie Sturmgewehr MP-44. To jest jeden z najlepszych właśnie, to nie jest karabin maszynowy. Bo niektórzy nazywają go karabinem maszynowym, no to jest pistolet maszynowy. No. To było maszynowo robione. Niemcy jako pierwsi zapoczątkowali właśnie takie bunkry. One były w fabrykach normalnie produkowane, przewożone na lawetach. I tak, jeden tu, jeden, tak zrzucany. One w ogóle nie sprawdzały się jako punkty obronne. Weźcie sobie Mausera, różne długości. A w środku przeważnie było tylko 60 cm, to nawet nie było możliwości, żeby w ten sposób żołnierz złożył się do strzału. No. Jeszcze te rzeczy, które udało nam się gdzieś ocalić od zapomnienia, od złomiarzy. Jesteśmy w izbie bojowej. Ona nie została odtworzona tak, jak powinna wyglądać. Tutaj były dwie takie izby, ta jest północna, tamta jest południowa. W tamtej jest rekonstrukcja, próba rekonstrukcji, tak jak to mniej więcej miało wyglądać. Tak przypuszczamy, domyślamy się. Natomiast tutaj mamy właśnie takie typowo rzeczy przywiezione z innych stron, jakieś tam wykopaliska przez kolegów, rekonstrukcję moździerza. Tutaj możecie prześledzić sobie roboty, które były prowadzone przy schronie. Oczywiście elektryki nie było, prąd jest zaciągnięty teraz, żołnierze posługiwali się kablikami, ewentualnie lampami naftowymi. Jak przyprowadziliśmy tu, nie ma tego, ale gdzieś był tutaj taki pan, który pełnił wartę, on chyba nie pamięta gdzieś tu, ale wspominał to w ten sposób, że w tej chwili mamy tutaj luksus, bo on pamięta czasy, jak był tutaj wartownikiem, pełnił wartę tutaj, mówi, to nie było takie do tego, że było w pracy elektrycznej. To jest, bardziej to był luksus. Ścieżka, wszystkie pancerze, w ogóle generalnie obiekt był podłożony wszystkiego, krata, drzwi, wszystko jest przywiezione z innego obiektu, wszystko było wyszabrowane. Nawet tutaj kiedyś były płyty stalowe, albo okoliczna ludność nam przynosi jakieś skrzynki po amunicji, fragment katiuszy ostatnio, ktoś nam tam plądarował, tam jest taki ciekawy, o to jest ten, z taką dyszą. A to tam? Tak, to jest fragment katiuszy rosyjskiej. I jadąc kiedyś z zakupów, patrzę, Waldek tutaj macha szpadlem.
Ja mówię, słuchaj stary, mogę się przyłączyć? No nie ma problemu, zapraszam. I tak jeden, drugi, trzeci, czwarty człowiek, tak się ruszyło to wszystko. Także generalnie od 2000 roku już tak można powiedzieć, jest takie większa grupa, która tutaj działa. I tak pomalutku działamy. Ale przypuszczam, że na pewno wcześniej byli jacyś ludzie, którzy się tym interesowali, na pewno, bo tak nagle wyszły, pan nie wyrosł z tego. Tu mamy próbę konstrukcji izby bojowej. Tak to mniej więcej wyglądało. Można sobie otworzyć ten wizjer. Kuklok. Można zobaczyć, co tam widać. Nie za bardzo. Uwaga na lampę. Tak. Max, widzisz tą chiewnięcę? Zobacz, tam ktoś stoi. Także widoczność raczej kiepska. Ogień był prowadzony na panoramę strzelecką. To jest coś takiego. Panorama strzelecka. Każde okno miało swoją panoramę strzelecką. To było dokładne odwzorowanie terenu. Oczywiście ten teren wygląda zupełnie inaczej dzisiaj niż te 60 lat temu czy 70. Na pewno nie prowadzono ognia bezpośrednio, bo zresztą możesz, Max, opuszczał to, zobaczysz co tam widać. Jeszcze w warunkach jakiegoś tam zamglenia czy szarówki, no nie bardzo, prawda? Ewentualnie 50-100 metrów to jest wszystko. Ogień z takiego czegoś prowadzono tylko i wyłącznie na parametry. Czyli gdzieś na zewnątrz musiał być obserwator, który podawał tutaj namiar na cel i taki CKM ustawiało się. Tu macie podziałkę, możecie zobaczyć. Tu jest podziałka i tu jest podziałka. Także ustawiało się według parametrów, blokowało się taki karabin i taki CKM po prostu pakował całą taśmę w dany punkt. Tak to wyglądało. Czyli nie strzelało się do pojedynczej osoby. Po prostu było szkoda amunicji. Wszystkie umocnienia były połączone transzejami. Jakieś zasieki były na pewno, okopy. I tam znajdowali się też żołnierze, którzy niejako stanowili ochronę czy osłonę tego punktu, żeby ktoś się tam nie dostał na zaplecze, na tył. A jednocześnie zwalczali tych wszystkich żołnierzy, którzy byli taką pojedynczą siłą. Dzieli śmietnik. Ten magazynek mi to nie pasuje. To jest od PMA. A w czasie II wojny światowej takich nie używali. Takich magazynków nie było. Chyba, bo to jest, ale już jest przeżarte. Na to jest rok. Ale to już jest PM, typowy polski pistolet maszynowy. Gdzie z jakiegoś poligonu to wytargali? Gdzieś to znaleźli, no. Bo do pepeszy oprócz tych okrągłych magazynków były też takie łódkowe. Tylko że tamte były większe i dłuższe, nie? Ale się nie sprawdzały w peperzach. I to jest handgranata. Tu się wkręcało rączkę. Tak wygląda oryginalna puszka o handgranata, czyli granata ręcznego niemieckiego. Przeżarty, wszystko wypadło, cholerę. Rączka na pewno też zgniła. A to są szrapnele z okresu pierwszej wojny światowej, mówił pan tutaj o tym, nie? To jest powrotnik.